Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Czechu i witam was oczywiście w kolejnym odcinku z gry Rustler. I trochę się pozmieniało w Rustlerze. Dawno nie grałem w Rustlera, kurwa. Więc możecie zostawić lajka, jeżeli podoba wam się seria, możecie zostawić komentarz, suba. Słuchajcie, a my kontynuujemy sobie rozgrywkę właśnie w owym Rustlerze. Jesteśmy tutaj, bo tu są jakieś misje główne, słuchajcie. Podobno stopień ukończenia naszej rozgrywki to 71%, więc powoli zbliżamy się do końca. Natomiast tych misji, przy których, słuchajcie, teraz ja jestem, to ja ich oczywiście, słuchajcie, wcześniej nie miałem. Czemu mi to samo skręca? Czemu mi samo skręca w prawo? Co tu się kurwa dzieje? Czemu nie mogę? Ja nie mogę w ogóle. Aha, bo to jakby jeden przycisk trzymasz i on jedzie, tak? A, ty, a to się zmieniło, mam wrażenie. To tak nie było kiedyś. Ale dziwnie jest teraz. No dobra. No niech będzie i tak. Okej, słuchajcie, zrobimy sobie jakąś misję poboczną. Tak jak mówię, ja nawet nie pamiętam do końca, na czym skończyliśmy w Rustlerze. Ja w Rustlerze, słuchajcie, grałem pół roku temu i była jakaś misja, ona była zbugowana. Ja sobie poczekałem, teraz prowadzili aktualizację i gram, kontynuujemy sobie rozgrywkę. Są to jakieś misje. A, to jest ta misja ze straszeniem. Może to naprawili, zobaczmy. Nie wiem. To jest ta misja ze straszeniem. Gorączka sobotniej kosy. Nazwałem coś, czego szukałeś wśród umarłych, bla 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 bla. To nie ma znaczenia. Bo my już na misję z 10 razy, kurwa, przechodziliśmy. Musimy wystraszyć sąsiada naciskając. Aby straszyć ludzi, musi trzymać kosę. Właśnie tu nie ma napisane, co naciskając, więc szansa na niepowodzenie tej misji jest niestety dość duża. Ale chuj. Ja wiem co. O, muszę trzymać kosę chyba, nie? Musimy wystraszyć tego gagatka. Siema, haha! Może mu trzeba wychodek rozpierdolić? No nie. Nadal nie wiem, co tu trzeba zrobić. E może. F. Zrobię pod F. Pod F jest chyba interakcja. Klikam jakieś wszystkie randomowe przyciski. No przypierdolić mu z kosy nie mogę, bo zginie niestety. No nic, anuluj zadanie w takim razie i pójdziemy gdzieś do innej misji. Ta misja nadal nie działa. Pójdziemy do góry do misji w takim razie. Nie ma problemu. Ja wiem, że tu są misje, ale o ile się nie mylę, to są misje główne. Ja bym jeszcze porobił misje poboczne. Dzisiaj się skupił. Robimy sobie wszystkie tu misje, chyba że są te misje nudne. Jak na przykład, nie wiem, wyścigi konne. To jest raczej taka jedna z tych nudniejszych rzeczy. Więc ja się staramy gdzieś tam nie robić. Może... O, to panie władzo, dzień dobry, dzień dobry. Kurwa, trzeba konie gdzieś ukraść. O, elegancko jest. Więc postarajmy się zrobić misje główne. Strasznie jest dużo tych misji głównych. O nie. Ty. To najnowsze aktualizacje powinny naprawić grę, a nie ją jeszcze bardziej rozpierdolić, niż była rozjebana. Co tu się dzieje? Halo. Ty, twórcy gry coś spierdolili, mi się wydaje. Bo oni tam mówią, że feedback trzeba, znaczy fajnie, że feedback ludzie zostawiają. Halo? Okej, ciekawe. No nic, czasem bywa i tak, widzowie, idziemy z buta. jednak z buta jest tutaj przejście. Do mostu musimy, jesteśmy szlachcicami, więc słuchaj, możemy elegancko na moście. Który będzie szybszy? Ten po lewo chyba, co? Bo nie ma zbroi. Wałkoń. Wałkoń to jest chyba taki podstawowy gagatek. Muszę przywyknąć do tego nowego modelu jazdy. Może to ja mam coś zmienione i sobie zmieniły się ustawienia. Może to ja coś kombinowałem ostatnio i coś pozmieniałem przypadkiem. To też możliwe, istnieje taka szansa. No wiadomo, że zaczynam nagrywanie, to się staram oczywiście wszystko fajnie ustawić. Tego chyba nie było tej lokalizacji. I tam po ustawieniach czasem grzebie, więc możliwe, że to ja zepsułem, no ale... możemy zebrać nutkę. Pierwszy raz takie coś chyba widzę. O, proszę. Poprawić muzykę. A, umiejętności muzyczne, czyli... Czyli dzięki pewnie nowym umiejętnościom muzycznym będziemy mogli na harfie sobie grać. Rozumiem. A tu co jest? A tu wyścigi były, ale coś jeszcze tu było, więc ja bym to zobaczył, to z ciekawości. Tu jest wyścig, a tu? Co to jest? O!
Kupuję chleb. Mogę tylko raz kupić chleb, okej. Hot dogi. Gorące psy. Twoje okolicy. No to się w ogóle nazywa hot dog. Ja od zawsze się zastanawiałem, odkąd tylko się nauczyłem podstaw angielskiego. Zastanawiałem się czemu hot dog to jest hot dog. Kto to kurwa wymyślił? To na samym starcie miało być psa robione, czy co? Ores wyrole. Okej, do przodu. Mam nadzieję, że umiejętności są porozdawane, co? Czy nie? Mam nadzieję taką. Są jakieś nowe umiejętności? No mam dostępnych punktów 8. A są porozdawane? Tak, są porozdawane. Możemy na coś wydać, no co? Zrzucanie klocem to może sobie odpuścimy. Stała zniżka w sklepach, bo tu jakieś nowe sklepy są. No ta, regeneracja. Ja bym wziął regenerację. Wykupmy te umiejętności regeneracyjne. I chodźmy. Powoli już się zbliżamy do końca. Nie wiem, jak to wygląda ogólnie z... teraz aktualnym stanem rozgrywki, czy jakby my jesteśmy w ogóle w stanie teraz jeszcze skończyć grać, czy jakby już wszystkie misje fabularne zostały mniej więcej napisane i później one będą tylko dopisywane. Ciężko mi powiedzieć. O, mam kosę przy sobie, więc zakaz stawania, a nie, to zakaz krów jest, dobra. Co to jest za misja poboczna? Coś kojarzę, z czym mamy władzę? A nie problem. Okej. Widziałem, że przyjdziesz. Masz w oczach coś takiego, co mówi: jestem dobry w zabijaniu ludzi, lubię pieniądze i szukam kłopotów. Naprawdę ja to muszę skipować? Wow, moje oczy lotą więcej niż ja sam. Co powiesz na przygodę z handlem ziołem? Kiedyś się próbowało własnego interesu. Czy masz doświadczenie? Dobrze, nie muszę... Dziś wytłumaczyć wszystkiego, jak niektórym ma doło. Chyba że jest tych klientów, którzy zapłacili już za zamówienie. Po wykonaniu roboty niż wóz zapach zioła nie da się usunąć. Kiedy tu wrócisz, dostaniesz kasę. Pamiętaj tylko, jak inni będą odlatywać, to lepiej trzymaj się nisko. Też czuję, że ta misja nie pójdzie nam tak gładko, jakby się mogło wydawać i... spierdolimy coś. Elegancko, podoba mi się taki obrót spraw. Na pewno my się ujaramy tym ziołem albo coś takiego. Z czym mamy władzę, panie? Problem, zajmij się ziołem, unikaj straży. A co znaczy unikaj straży? W sensie, mam koło nich nawet nie przejeżdżać? Nie, chyba jest gites. Chyba nie mam dać się nakryć, kiedy będą nas ścigać. No dobra, dobra. Damy radę. Panie... To było? Panie problem. No, wolałbym mieć GPS-a na mapie, ale... jest to średniowiecze i GPS mnie nie zaprowadzi prosto i tak muszę zawsze co chwilę patrzeć na tą mapę. Już chciałem wyzywać mapę. Ale się powstrzymałem. Dobra, hej, co to za zapach? Stój! O kurwa! A więc to mieli na myśli, mówiąc unikać władzy. Teraz rozumiem. Dobra. Kurzyczka, że tu jesteśmy. Czyli odkąd wjadę do miasta, przez zapach mam w ogóle nie podjeżdżać do straży. Rozumiem. Albo ją zgubić później. No, nie wiem, czy to będzie takie łatwe, szczerze. Wydaje mi się dość ciężkim zadaniem, ale spróbujmy. A, mam za nisko monitor, czekajcie. Zobacz, szczerze, zmieniam co 3 sekundy. Krzesło niewygodne, myszka nie działa, klawa nie działa, kurwa. Co wezmę, nową myszkę kupię, to przestaje działać. Ja nie wiem, ja mam jakiego pycha. Co kupię fajne, wygodne krzesło, to się rozwala. No nie wiem, kurwa. Ile muszę wydać? Wydałem 300 zł na krzesło, które się szybko rozpierdala. To Yumitsu. Do wyjebania jest to Yumitsu. Nie kupujcie tego sierwa. Może ja mam kurwa pecha, naprawdę. Może ja mam po prostu pecha do kupowania takich rzeczy, ale co kupię, słuchajcie, nową rzecz, kurwa, to nie działa, no. Czemu? Dobra, unikać władzy, no ale...
Ja mam ją zaznaczoną, ta? Dobra. No sorry, sorry, ciomuś. Dobra. No wydaje mi się, to będzie w kurwę trudne ogólnie. Nie jest to łatwe zadanko, mi się wydaje. Będziemy musieli władzę zrobić w bambuko. Na dół gdzieś? No chyba na dół. Może spin... No kurwa, no nie mogę nigdzie, bo pani władza jest zawsze. Pan władza, albo pan... No. Nikt tego nie widział. Kurwa, tu też? Nawrotka. I oczy kręcę, ty, sprzedaż zioła w mieście, to jest jakaś masakra. Ty, ja nie umiem ty sterować kompletnie. Oddajcie stare sterowanie, no. A może ja się odzwyczaiłem już. Może to było tak, może tu zawsze było tak chujowe sterowanie, tylko... To zapomniałem już. Dobra, tutaj. Oczy na minimapę. Oczy na minimapę. Myślę, że damy radę tutaj przejechać. O kurwa, myślę, że nie. Ewakuacja, 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 ewakuacja. I o, cię kręcę, ale było blisko. Dobra, nawrót. Ja pierdolę, no jak ja mam tam przejść? Halo? No, oni się respią z cipy. To jest mega nie fair. Mega. Mega nie fair to jest. Porządny obywatel, chce trochę zioła pohandlować, to mnie każą. Dobra, idziemy tędy, wyjebane. Dobra, gites, gites. Czekamy, może skręci w drugą stronę. O, pan władza. Git. Dawaj, 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 szybko, szybko, szybko. Cyk, mamy to. Jo, mój człowiek, te dobroci czuć na kilometr. Gites? Daj mi się ziołem, unikaj sam. No chuja gites, ty. O, to jest ciężka misja, kto to wymyślił? Pewnie jak spierdolę to od nowa, co? Co to jest za kusa? Może mogę sobie normalnie kuszę podnieść, czy co? Pierogi. No z drogi, śledziu. O! Szczęść Boże. Elegancko, co teraz? Dalej zajmij się ziołem, dalej unikaj straży. Okej, okay, gdzie teraz? O kurde, do portu. O, to możemy, myślę, na speedzie. Czy tędy damy przejść? To zależy, jak chłop ze straży pójdzie. No idzie, że zić, no. Oj, ślepy zaułek, ślepy zaułek wizowy, ślepy zaułek, ślepy zaułek. O kurde, zestresowałem się trochę. O kurwa, teraz będziemy w dupie, jak chłop z dołu pójdzie do nas. Muszę zostawić. No kurwa, no ja pierdolę, ty! Wydupcaj. Myk, nie było nas. Nie no, jaki zapach. Ale kurwa, głupie. Wydupcaj. To z głupości, co z głupości. Rozumiem, że nadal możliwość zgubienia pościgu jest tylko w jednym miejscu, tak? Czyli tam, gdzie tutaj. Ale to bez sensu, bo zawsze, kiedy będę gubił pościg, zawsze będzie działo się... To samo. Proszę, punkt kontrolny od... Nie od początku, proszę, bo... No, dziękuję, bo by mi się... Giga by mi się nie chciało. Jaki mam poziom? Mam nadzieję, że łatwy. Ostatnio grałem cały czas na tym. Trudny. No dobra. Weźmy normalny, co? Weźmy... Widzicie, jaki double click tą myszką? Zobaczcie to, raz klikam i... Nie no, do wypierdolenia jest ta myszka. Ale się człowiek wkurza. Co kupisz coś nowego, to zawsze ci się zepsuje, no. No nie wytrzymie. Potrzebujemy jeszcze jednego punktu umiejętności, żeby dać... w regenerację. No iść tu, iść tu.
Byniu. No idź, przecież dasz radę. Miałem jakiś taki żart, tylko nie znam się za bardzo na gwiazdach dla dorosłych. W sensie znam się, ale jakoś tak mi jakoś tak mi do głowy nie przyszło za szybko. Co pomyślałem, Manuel Ferrara, czy jak on tam ma, kurwa. Czy tam, ale to by musiał jakąś, to by musiał być żart, na przykład. Powiedziała Piper Perry do Manuela Ferrery, czy coś takiego, to by musiał być żart. A nie wyszło. Nie no, złapię mnie tu? Nie no, złapię mnie. Trzeba naokoło iść. Tędy tam radę? O. O jest. Elo, ach ty mój aniele, mój cały świat, mój rycerzu w śniącej zbroi. Kocham cię, proszę, zróbmy sobie dzieci. Może lepiej nie. Dalej zajmuj się ziołem, jeszcze tylko trochę i dalej unikaj straży, już prawie koniec. Okej. Tylko nie, gdzie mam to teraz? Kurwa, na drugim końcu miasta, jakby nie mogli to jakoś chociaż dobrej kolei poustawiać, żebym nie musiał zapierdalać. Oj. No jeszcze tu na ludzi trzeba uważać. Ja tu nie byłem. Co to jest, jakiś park? Nie byłem w ogóle chyba w tej części miasta ogólnie. Chyba kiedyś jak uciekałem. O kurwa. Chyba jedyne kiedyś jak uciekałem, to byłem tutaj. Co jest? Ej pierdoło, to nasz stary. Od najkasy zostaw wóz, to może nie wydłubiamy ci oczu. Gdzieś się zbiera mi herba? Nie znacie mnie, debile. Hehe, zapoznamy się z twoimi hehe wnętrznościami. Hehe, już za chwilę. To kurwa? To jest jakiś randomowy event? Czy jak... co to było? To był jakby wpisany w scenariusz, czy jakiś random event? Może pododawali tu właśnie takie różne randomowe eventiki. Jak trochę jak w Wiedźminie. Też masz tak, że czasem zejdzie, że nagle z dupy czy ktoś atakuje, albo widzisz, że ktoś kogoś atakuje. Oj, ewakuacja. Myślę, że mogli dodać większą ścieżkę dźwiękową niż jej tylko pierogi. O, to jest chyba jakaś rozszerzona wersja remix pierogów. Ej, mam 40 i dalej jakimś cudem oddycham. Potrzebuję czegoś, co mi pozwoli przetrwać w tej śmierdzącej norze. To teraz zaparkuj wódz w dziczy. No dobra. Czyli na zewnątrz. Okej. Okay. A w ogóle ty, a co to jest? To tu. O, to tu. A. Szybka podróż. Proszę bardzo, jakie tutaj ciekawości pododawali. Czy teraz jak mnie znajdą, to dostanę... na dziurę? Nie wiem, więc wolę trochę uważać. No tu się posilimaczymy delikatnie. Fajnie, że jest szybka podróż, bo tak to zawsze musiałem zapierdalać. Ty! A tu dwóch chłopów przecież stoi. Dobra, chuj z tym, no. O kurna. Co?! Czy mamy, czy sprzedajesz nielegalnie substancje? Czuż ja, ile bierzesz za gram? O, 100. Weźmiemy dwa, jasne. Ej ty, co to za zapach, stój. O kurde, skup pościg. Może być ciężko, bo ja nie wiem, gdzie to są plakaty. Najlepiej to bym się wpierdolił jeszcze raz do miasta, ale później wyjechać z tego miasta byłoby pewnie ciężko. O. Tak łatwo poszło? Zaparkuj wóz w dziczy. Jeszcze chciałem trochę ponarzekać, że przypał, że może pewnie nie damy rady. Mam tu niespodzianka. On też na wycinka drzew. Ekolodzy, kurwy. Niż wóz? Dobra. A tu pan władza. A nie, to... Kurwa, no te pajacy tu idą. Ale żem zniszczył wóz. O, zniszczyłem. W wolnej chwili będę musiał wrócić do zielarza. Ty, potężny ten granat. Holy granat. To z tego, to już mówiłem kiedyś, że to Holy Granat to chyba z Warsów. A, ogólnie jakby dźwięk był, tak oglądacie i mówicie, ja pier chruper, a ten zban jeszcze nie naprawił dźwięku, to
Ustawiłem ten dźwięk po pół roku nienagrywania Rustlera, więc mam nadzieję, że tutaj będzie małe wybaczonko. Na pewno po tym odcinku zobaczę sobie odcinek i ogarnę. A musimy wrócić jeszcze raz do zielarza. Dobra, to chodźmy na razie do miasta. Chodźmy do miasta. W mieście szybka podróż. Właśnie nie do końca, kurde. Już się nie da szybko podróżować. Dobra, to może zaraz do miasta to znajdźmy jakąś główną drogę, żeby podwędzić konia. No i elegancko. To nasz wóz był od samego początku. Chcę wóz towarów. No. Może nie. To są raczej takie poboczne, nudne aktywności. To pierwszy raz widzę. Apteczka, będziemy ratować ludzi. Tego nie było chyba wcześniej. Może jakiegoś szybszego konia bym w sumie wziął. Ty, ale coś pasek? A nie, dobra, myślałem, że się pasek... No, zaraz widział, zaraz żeś widział, no. Zaraz, zaraz, ta. Normalnie sokoli wzrok, chłopie. Postaw. To też było, to się nadziała. O kurwa, blokada. Ty, ja ma... A nie, mam kuszy. Żeby go zastrzelić, niestety. Odczep się. To jak go zabiję i nikogo nie będzie w pobliżu? Co się stanie? A co jak wejdę na misję po prostu? Tyle? Aha. Ty. No to ja nie wiem, czy ja mu po prostu nie nakopię do dupy. A może nie, bo tu już drugi pan policjant przyszedł. Jak dla mnie pościg z... O. Dla gry komputerowej też pościg zgubiony, to dobrze. Ciekawe, czy jak teraz bym wrócił do nich, jakby się ten pościg odnowił. Gdyby gra była inteligentna, to właśnie tak powinno być, ale wcześniej tak nie było w sumie. Ty, mamy tu jakiś dom do kupienia, ale to może... O, może zajrzyjmy w sumie, czemu nie? Co to jest za chata, chałupka? Gdyby mogli zapisywać grę. Cena 500. Usama rybaka. No, czemu by nie kupić, no? Ty, a to co to jest? Włócznia. Żyje się tę muzykę, to była muzyka z GTA San Andreas. Chyba. Taka jakaś zmodyfikowana, ale taki motywik z GTA San Andreas mi się wydawał. Myk, dobra. Ja mam pani zielarz. Problemy z narkotykami. Hej, kim ty do cholery jesteś, gdzie jest zielarz? Ty jesteś gogegegaj? A, chodź no tutaj. Łapaj zbira. Chłopo z policji zablokowali. A to ja chyba zablokowałem, w sumie ta. Chciałem, że on pobiegnie do tego. To on pobiegnie właśnie do pana policjanta i tutaj na nas naskarży, że go gonimy z mieczem. Bo za nim biegniemy. No. No halo. Halo. Gdzie jest zielarz? Zabraliśmy... A, bo on uciekał. Zabraliśmy go na naszej kryjówki. Nie może tu handlować bez zgody Herba. Widzi mi trochę kasy, więc jest mój, a teraz pieprzaj. Udaj się do kierówki gangu Herba. No dobra. A tu w studni co są, kurwa, te? Utopce? A hałasują? Wiedźmin jest tak przypyszny. Chcę jeszcze raz zagrać Wiedźmina. Ale wiecie co? Ja uwielbiam Wiedźmina, ale szczerze, serial... Mega do... Nie podoba mi się na maksa serial. W sensie to jest taka... To jest żałosne nawet, tak bym powiedział. Sam koncept mi się podoba, że Wiedźmin serial, więc mówię, a zostawię 10 na IMDB, żeby wiecie, że tam na Filmwebie czy coś, żeby wiecie, żeby to poszło w dobrą stronę, ale dzisiaj, nie, dzisiaj może, no, może dzisiaj nie, ale tydzień temu dla mnie wypuścili trailer, dla was pewnie daleko, bo ja wypuszczę tę grę, kiedy ją ukończymy i kiedy wyjdzie finalna, powiedzmy, wersja, której będziemy mogli skończyć grę. No i powiem wam, że się zawiodłem mega. Nie podoba mi się strasznie ta seria.
O nie, to on. Odwal się, Guy. Herba tu nie ma, nie wiemy, gdzie się podział. A zostaw na spokoju, nie szukam kłopotów. Wyzwycie szukam tylko. Co? To Guy? Zabić go za wszelką cenę. Stary, lepiej nie. O kurde. O, cała ekipa. A co, wy mnie z pięści chcecie zabić? Powariowali chłopy. Widzicie, że on czasem dwa razy jakbym double clicka robił. Nie rzuca mieczem. Widzisz, mówiłem, że tak będzie, nie zabiję nas, proszę. Szukam zielarza, chodzą ploty, że go porwałeś. Cholera, trochę się spóźnili, zrobiliśmy mu cudną parę butów z cementu i wrzuciliśmy do jeziora. Ryby mają niezłą ucztę. Chłopaki, cholera jasna, cholera kuźwa jasna. Które jezioro? To niedaleko wioski rybackiej. Przepraszamy, nie widzieliśmy, że on jest od ciebie. Tata, nieważne, może dostanę chociaż coś za jego ciało. Ty, ale że my tacy przedsiębiorczy? Dobra, Guy to jest jednak smart guy. Dziwnie to zabrzmiało, ale nawet chyba nieźle. The guy, smart guy, haha. Gra słowna. Wiesz, o co chodzi, byniu. Ja chyba tędy się nie... Przepraszam. Chyba tędy się nie dostaniemy. Poszukaj ciała. Z tego co wiem, to ja nie mogę za bardzo pływać po jeziorze, o ile się nie mylę. Chyba, że coś się zmieniło w tej kwestii. Ej, pomocy! Ej, guy, tutaj, hej. Moment, on żyje? Dzięki Bogu, to osób wsadziły mi nogi do cementu i próbowały mnie otupić w kałuży. Oczywiście nie mogę się ruszyć, więc czy mógłbyś mi jakoś pomóc? Zależy, czy zamierzam zrobić coś z faktem, że nie dostałem zapłaty za poprzednie zlecenie. Tak, tak, oczywiście, myślę, że jestem jakimś amatorskim kanciarzem. Umowa to umowa. Tylko mnie wydostaj. W domu znajduje się kilof, pospiesz się. No kurwa, ja mam, a nie mam kilofu przy sobie? Pewnie nie miałoby to znaczenia, bo tam ten specyficzny kilof do kopania tutaj cementu. Kilof do kopania cementu? Ciekawe, ja na przykład używałem kilofa do kopania ziemi. Ponieważ ziemia, gdzie robiłem dom, była zbyt twarda. Napierdalałem kilofem. Co? A ja się... Okej, mam kilo, wracajmy. A ja, że dość silny jestem, to... To była to moja... W sensie dobrze się bawiłem, szczerze mówiąc. Tak sobie machałem z kilofem. To była świetna dla mnie zabawa. Super rozrywka. Tak się wyżyć i napierdalać kilofem. Takie twarde... Takie twarde ziemio, skało, gliny. No i ostatecznie się udało. Co mam zrobić? Zniszcz cementowe buty kilofy. Myk! Myk! A co jakbym miał kilo przy sobie? Bo chyba jest to możliwe. Dziękuję, auć moje stopy, chyba mam złamaną nogę, kurwa. Na pieprzach szalona, czy możesz mnie zaprowadzić do doktora? Tam ci dam zapłatę. No dobra, to chodź. Do klatki wsiadł? Tak. Ale fajnie, że tak zrobili. Nie mogę powiedzieć, że ostatnio nie dopisuje mi szczęścia, ale jak już rozbijam... Nie rozbijam skał z więzienia przez cały dzień, to łamię nogi i niemal ginę z rąk bandy debili. O, strzelam, że sprzedawanie narkotyków to niezbyt dobrze postrzegany biznes. Nie, nie jest. Ale tylko na tym się znam. Całe życie... Co? Życie jest nowelą było? Raz... Kurwa, nie zdążyłem przeczytać, a to było dobre. A coś było życie nowelą, raz coś tam. Kurwa, masz kolejny, przysięga, że wykryminaliście, jesteście gorsi od dzieci. Co z tobą, Usolu? Tam policzę się później. Okej, zrzućcie go z tego konia i znikajcie, nie potrzebuję widowni. Wielkie dzięki, Graj, oto twoje pieniądze, banda amatorów. Uuu, 1500. Jest to sporo sianka. No, widzowie, mam 29 minut. Ja muszę w ogóle zobaczyć dzisiaj, czy ten odcinek w miarę wyszedł. Więc życzę wam na pewno miłego dnia oraz miłej nocy. Zostawcie lajkę, komentarz, subskrypcję, jeżeli podoba wam się seria z Rustlera. Ja się muszę, słuchajcie, tutaj rozwinąć dalej, przypomnieć sobie, jak to się nagrywało serię.
ponownie taką pełną, bo teraz prowadziłem serię z gry Game Dev Tycoon, gdzie mówiłem i połowę wycinałem zazwyczaj, więc teraz muszę się nauczyć ciągle coś mówić. Mam nadzieję, że będzie ok, wpadnijcie w socjalki, linki w opisie, mój drugi kanał vlogowy, tam czasem pojawiają się materiały, ale jak już się pojawia, to coś w miarę w porządku teraz staram się robić, a nie takie cringe'owe jak kiedyś, więc możesz tam zajrzeć i do zobaczenia, miłego dnia, na zmianie nocy. Trzymajcie się ciepło, cześć.